Drodzy widzowie, szanowni mieszkańcy, od kilkunastu lat obserwujemy to, co się w gminie Sosnówka dzieje. Mamy zaszczyt i przyjemność tutaj przyjeżdżać, pokazywać właśnie te lokalne zmiany i wydarzenia na terenie gminy Sosnówka. Od kilku lat jeździmy po większości z nich z panem wójtem Marcinem Babkiewiczem. To swoisty projekt nazwany przez pana wójta książką, albumem o gminie Sosnówka, którą zapisuje poszczególne białe kartki. I co roku tych kartek przybywa, co roku coraz więcej wpisów w tej książce się pojawia. No i teraz, panie wójcie, rok 2024, chyba ponownie kolejnych kilka stron w tym albumie, tej książce o gminie Sosnówka zostanie zapisanych. Dzień dobry, panie redaktorze. Doceniam skromność, natomiast nie kilka, a myślę, że kilkanaście. Natomiast mówimy teraz o stronach. Na te strony w tym momencie mogę spokojnie powiedzieć, że około 26 milionów już jest zabezpieczone w pewnej formie na przyszłe inwestycje, które będziemy chcieli przeprowadzić. Natomiast, jak wszyscy doskonale wiemy, nieubłaganie zbliża się 7 kwietnia. Dokładnie, więc jeżeli mieszkańcy mi pozwolą, jeżeli im się podoba moja wizja, to co cały czas staram się tutaj zrobić w gminie, to co zrobiłem do tej pory i to plany, które mam na przyszłość, o których powolutku będziemy ładnie to wdrażać, jak choćby urząd gminy, na tle którego jesteśmy, który wymaga remontu i na ten cel, tu już uchylę rąbka tajemnicy, niech będzie to ta jedna strona, bo mam nadzieję, że będziemy kolejny rozdział rozpoczynali. Mamy 3 miliony na remont tego budynku, przygotowujemy dokumentację techniczną. Niebawem będziemy ogłaszać przetarg, mam nadzieję, że to się uda. Jak również wiele innych, przede wszystkim drogi, no bo nie oszukujmy się, na terenie gminy drogi są bardzo ważne ze względu na to, że no były, część jeszcze dalej jest w takim stanie, w jakim jest. Chcemy zdecydowanie poprawić możliwości komunikacyjne na terenie gminy. Jak zresztą już wcześniej mówiłem, pan redaktor był przy, jak to skromnie nazwaliśmy, mała obwodnica Sosnówki, gdzie w jednym ciągu udało nam się wykonać ponad 11 km nawierzchni asfaltowej. W kilku odcinkach, no ale jest to jeden ciąg. Mam nadzieję, że takich ciągów będzie więcej. Nowa perspektywa. Będziemy cały czas składać środki do nowych naborów, więc mam nadzieję, że te środki będzie się pozyskać. Natomiast to, co jest bardzo ważne w tym momencie i to, co też chciałbym podkreślić, jednej rzeczy w tej kadencji nie zrobiłem i nie zrobię. Jestem wójtem, który nie wie, jak się bierze kredyt. W tym momencie gmina Sosnówka nie ma żadnego kredytu, żadnego zobowiązania. Mamy środki i mamy czyste konto, dlatego z dużą nadzieją i optymizmem patrzę na przyszłość, ze względu na to, że nie dojdzie do takiej sytuacji, w której nie będzie gminy stać na wkład własny, bo zawsze się będziemy mogli posiłkować tym kredytem. Mam nadzieję, że uda się tego uniknąć jak najdłużej, ale no, mamy jeszcze też takie możliwości, więc myślę, że budżet, który w tym momencie opiewa na ponad 40 milionów. Jak zaczynaliśmy nasze spotkania 5 lat temu, to budżet to było lekko ponad 11 milionów, więc to już mówi samo za siebie. A zwieńczeniem tego chyba będzie to, że w rankingu Wspólnoty, to jest taki portal, gazeta samorządowa, gmina Sosnówka awansowała z 1100 któregoś miejsca na 46 miejsce w Polsce pod względem finansowym i drugie w województwie lubelskim. Myślę, że to jest naprawdę ogromny sukces. Tak jak napisałem na Facebooku, dobrymi rzeczami trzeba się chwalić i takimi rzeczami będę się chwalił, tak jak tym, że mamy plany, mamy wizję, nie mamy kredytów, więc mamy zupełnie inne możliwości. Nie będziemy musieli zaciskać zębów i zastanawiać się, skąd wziąć na wkład własny, kiedy ukażą się jakieś ciekawe nabory, które będą potrzebne, które będzie można wykorzystać na terenie gminy,
żeby dalej pisać te kartki, o których pięknie Pan wspomniał. Widzę, że pamiętamy, co mówię przy każdej okazji. Natomiast ja mam nadzieję, i jeśli mieszkańcy na to pozwolą i również podtrzymują moją wizję, że niebawem zaczniemy już kolejny rozdział tej książki i będziemy go szybko zapisywać nowymi kartkami, nowymi inwestycjami. A mimo wszystko dalej pozostanę wójtem, który nie wie, jak się bierze kredyt.